Cześć kochani, tu Agnieszka, zapraszam Was dzisiaj na kosmetyczną piątkę miesiąca. Dzisiaj kosmetyczna piątka makijażowa, wczoraj widziałyście pielęgnację. Tak, a dzisiaj zajmiemy się kolorówką. I słuchajcie, mam bardzo ciekawe rzeczy, tak szczerze mówiąc, do pokazania, które mogą Was zainteresować. Są rzeczy takie trochę hype'owe, jest jeden staroć, który tak jakby skusiłam się i okazał się rewelacyjny staroć, w sensie nie jakaś nowość kosmetyczna. I mam też totalną klapę, którą kupiłam z polecenia jednej z głównych polskich makijażowych youtuberek. Bo to jest masakra, to jest totalna masakra. Także jeżeli jesteście ciekawe, o czym dzisiaj będę mówić, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie dla Was ciekawy, będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. I słuchajcie, nie przeciągam wstępu, przechodzimy do rzeczy. I zastanawiam się, od czego tutaj zacząć. Czy od mega bubla, czy od jakichś fajnych rzeczy. Może zaczniemy tak pozytywnie. Zaczniemy od pomadki. Zaczniemy od pomadki, którą dostałam ostatnio w świątecznej paczce PR-owej. Słuchajcie, to jest pomadka Golden Rose Matte Liquid Lipstick i to się nazywa My Matte Lip Ink. I ja mam odcień 06. To jest ta pomadka. Powiem Wam tak. Golden Rose ja lubię. I te takie liquid lipsticks klasyczne, mam kilka tych pomadek i bardzo fajnie mi się zawsze sprawdzały. Natomiast to były pomadki i są w dalszym ciągu, które trochę wysuszają usta. Natomiast tutaj mamy matową pomadkę, ja ją mam dzisiaj na ustach, która, już pomijam kolor, który jest dla mnie rewelacyjny, bardzo mi się podoba i bardzo do mnie pasuje, która nie wysusza ust i jest niewyczuwalna, w sensie na pewno trochę wysusza, bo jest matową pomadką zastygającą, wiadomo, ale nie sprawia, że moje usta są zmęczone, ściągnięte i suche właśnie, wiecie, tam po iluś godzinach noszenia tej pomadki. Noszę ją ostatnio non-stop, mogłyście widzieć w różnych filmach. Bardzo, bardzo mi odpowiada. Ona jest leciutka, ona ma doskonałą pigmentację i ona zastyga po prostu, nie wiem, w 30 sekund na ustach, więc jest bardzo, bardzo wygodna do używania. I tak jak powiedziałam, usta, jak dotykam usta, to w ogóle nie są suche, nie są też lepkie, jak w niektórych pomadkach, jak właśnie w tych klasycznych matowych, zastygających pomadkach Golden Rose. One są takie, że zostawiają troszeczkę koloru, natomiast tutaj nie zostaje nic i właśnie jest bardzo, bardzo wygodna w użytkowaniu. Jednak kurczę, powiem Wam, że z takich marek niskopółkowych, no bo to jest marka niskopółkowa, umówmy się, Golden Rose, to jednak Golden Rose, produkty do ust Golden Rose, tak, no są po prostu dobre. Są po prostu dobre dla mnie. Także to jest dzisiejszy pierwszy smaczek makijażowy. Dlatego bardzo chciałam Wam pokazać tą serię. To jest ta seria właśnie My Matte Lip Ink. I zdecydowanie mogę Wam polecić, żebyście sobie obczaiły. Wiadomo, że jak będzie jakiś bardzo jasny kolor, no to ta pigmentacja może być gorsza. Aczkolwiek jasne z Golden Rose pomadki też mam i wcale pigmentacja nie jest zła. Jak macie jakieś doświadczenie w tej płaszczyźnie, to oczywiście możecie też mi napisać w komentarzach. I dajcie znać, czy próbowałyście tej serii, bo ja jestem totalnie, totalnie zachwycona. Właśnie mamy taki fajny mat, głęboki mat z mocną pigmentacją, no i kolor. Kolor jest totalnie bajkowy dla mnie. Uwielbiam. Tak, to była pierwsza rzecz. A teraz dla przeciwwagi przejdziemy do czegoś, co kupiłam z polecenia. I słuchajcie, z polecenia Maxineczki. I był kiedyś jakiś film Maxineczki, też chyba jacyś ulubieńcy, nie wiem, czy listopada, czy coś w tym stylu, i pokazała tam Maxi taką pomadkę, którą zachwalała pod niebiosa totalnie. I co jest najlepsze, to zaczęłam jej szukać, bo stwierdziłam, kurczę, taki kolor to może dla mnie siąść, będzie fajny. Ciężko ją było dostać, bo oczywiście wszędzie się wyprzedawała i oczywiście nawet jak ja już wrzuciłam w jednym sklepie internetowym do koszyka, to się wyprzedała, zanim zdążyłam dojść do kasy. Wiadomo, Maxi ma takie zasięgi, że no wiele rzeczy, że tak powiem, się wypyla bardzo szybko, jak ona poleci. Ale powiem Wam tak, nie wiem, jak osoba, która ma takie doświadczenie z kosmetykami, ma taki wybór i tyle sprawdzonych produktów i używa, no nie oszukujmy się, głównie tak myślę prywatnie, kosmetyków raczej wyższopółkowych, jak ktoś taki mógł to polecić? Bo to jest totalny gniot, przepraszam, ale jest. I no właśnie, dlaczego ten produkt został uznany za taki doskonały i został polecony? Umówmy się tak. To jest pomadka również, właśnie dlatego dla przeciwwagi. Eveline Cosmetics, seria nazywa się Varieté Satin Matte Lip Liquid. I
kupiłam ten kolor, który polecała Maksineczka, 01. Powiem Wam tak, że byłam bardzo ciekawa tej pomadki, że taka fajna i w ogóle ten kolor też mi się wydał taki fajny, no bo on wygląda ładnie. To jest ładny odcień nude, tak w opakowaniu, nie za żółty, nie za pomarańczowy, nie wpadający też za bardzo w różowe tony, taki bardzo cielisty, bardzo ładny. I powiem tak, ona pigmentację ma tragiczną, ja mam czerwień wargową, na pewno jaśniejszą niż Maksineczka, no umówmy się, ja mam jasną karnację i u mnie ta pomadka, no przebija mi, normalnie przebijają mi usta, tak? Fatalna pigmentacja. Sorry, ale Oh My Lips od Eveline są dużo lepszej jakości pomadki. Sorry, ale tak jest. Mają lepszą pigmentację. Formułę mają może troszkę gęstszą, ale no są lepsze. To przez to przebijają usta. Jak dołożymy drugą warstwę, to wygląda to po prostu brzydko. Kolor na ustach jest jakiś dziwnie pomarańczowy się robi. Mimo, że ja mam czerwień wargową różową. No... coś strasznego po prostu. Słuchajcie, jak ja to nałożyłam pierwszy raz, to sobie pomyślałam, że no to nie jest normalne. Dałam sobie troszkę ciemniejszą konturówkę, powiedziałam, że to jest jasne. I tak stwierdziłam, no, żeby trochę mi te usta wyciągnęło, żeby to ładnie wyglądało, nie było za jasne. Kolor jakaś taka dziwna pomarańcza, łosoś, coś w tym stylu. Bardzo jasny kolor, przez który właśnie przebijają moje usta. Formuła jest bardzo cieniutka, podobnie jak w tej Golden Rose, taka bardzo wodnista, też w miarę szybko zastyga, ale ją czuć na ustach. Ona od razu zaczęła mi ściągać usta i wysuszać. Nałożyłam drugą warstwę, jeszcze gorzej, a tak jakby no, kolor nie pokrył mi w dalszym ciągu ust całkowicie. Po prostu taka szmira, ja się cieszę, oczywiście dla mnie, bo dla Maksineczki widocznie nie. To jest dla mnie szok, to był dla mnie szok po prostu, jak użyłam tej pomadki i jak zobaczyłam, jak ona bardzo jest beznadziejna. Także totalny, totalny gniot. A teraz takie maleństwo, które właściwie jest taką próbką, testerem, słuchajcie. W Sephorze zamawiałam jakiś czas temu coś i tam można sobie wybrać próbki. I wybrałam sobie tuż do rzęs Charlotte Tilbury Pillow Talk Pasha Lashes. Tuż do rzęs właśnie. Taki. To jest w ogóle takie maleństwo do przetestowania. I z jednej strony powiem Wam, jak możecie sobie właśnie zamówić, jak zamawiacie z Sephory i by Wam się to wyświetliło w próbkach, to sobie spróbujcie. Bo to jest tusz, który tak, dla mnie, na moje potrzeby, czyli podkręcenie rzęs, utrzymanie podkręcenia rzęs, to są zasadnicze dla mnie cechy, które tusz musi mieć. On się nie sprawdza. On może być dla mnie, tak jak dzisiaj go nałożyłam, do sztucznych rzęs, że po prostu, wiecie, mam i tak sztuczne rzęsy, więc moje nie muszą być podkręcone. To wtedy się sprawdza. Natomiast on totalnie mi prostuje rzęsy. Totalnie mi prostuje rzęsy, więc dla mnie się nie nadaje, ale jest to rewelacyjny tusz. No właśnie, tylko nie dla mnie. Tusz jest rewelacyjny, słuchajcie. Piękny kolor, a co jest najwspanialsze w tym tuszu? Zastyga bezproblemowo, nie kruszy się. Co jest najwspanialsze w tym tuszu? To szczoteczka, słuchajcie. To jest taka dziwna szczoteczka, taka jakby spłaszczona, coś w tym stylu. Niesamowicie wygodna i precyzyjna. Wszędzie dojdzie, każdą rzęsę wymaluje, rozkłada tusz niesamowicie równomiernie na rzęsach. No i właśnie, no nie wiem, przez ten kształt ta szczotka jest niesamowicie wygodna w użytkowaniu. Nie wiem, czy w oryginalnej, w sensie dużej wersji jest większa ta szczotka, czy może taka. No myślę, że obstawiam, że taka, skoro to jest tester, to raczej w miarę zachowali proporcje, żeby można było zobaczyć nie tylko sam produkt, ale też tą szczoteczkę. I to będzie genialny tusz dla osób, które właśnie nie potrzebują podkręcenia. On pogrubia rzęsy i właśnie w taki idealny sposób je pokrywa. Naprawdę jestem w szoku, bo ja mój ulubiony tusz mam koreański, Korinko, to wiecie, który jest doskonały, ale ten no, jest lepszy, jeżeli chodzi o pokrywanie rzęs. Mówię Wam, nic się nie brudzi. Szczotka jest tak skonstruowana, że nigdzie się nie pociapałam, co wydawałoby się u mnie niemożliwością. Właśnie doskonale się rozkłada na rzęsach. Kolor jest doskonały, nie kruszy się też w ciągu całego dnia. No jest po prostu świetny ten tusz. Tylko ma tą jedną wadę, przez co dla mnie no, nie jest na co dzień. Czy polecam?
polecam spróbować na pewno tych próbek. Jak tylko będziecie miały możliwość, żebyście mogły zdecydować, bo to jest drogi produkt, ale no, według mnie jest rewelacyjny, po prostu. Kolejna rzecz to jest hype'owa rzecz, którą sobie zamówiłam na Sephorze. Możliwe, że ta próbka nawet wtedy z tym była. To jest, słuchajcie, Rare Beauty. Stwierdziłam, że chciałabym spróbować jedną rzecz z Rare Beauty i zamówiłam sobie róż Nearly Mauve z tej wersji. Z takiej wersji kremikowej i powiem Wam, że... właśnie tak. Taki jest odcień. I to koło Mauve w ogóle nie stało dla mnie przede wszystkim, bo ten odcień jest ciepły, po prostu wpada w ciepłe tony. I w pierwszy raz, jak go użyłam, to byłam w totalnym szoku, bo miałam niedoskonałość tutaj na policzku i chciałam sobie po prostu go spróbować, wiecie, tak na sucho, bez makijażu i tak dalej. I jak go nałożyłam, to stwierdziłam, że ten kolor to jest kolor moich niedoskonałości na twarzy. Jak mi się zrobi jakiś Janusz na twarzy, czy tam, nie wiem, Stefan, czy jak to się mówi, to to jest właśnie ten kolor. Natomiast właśnie... I czy to jest dobre, czy złe? Słuchajcie, ten kolor jest niesamowicie naturalny, tak naprawdę. Po prostu niesamowicie się stapia ze skórą i wygląda naturalnie. Nie wygląda jak makijaż, jeżeli go oczywiście nałożymy odpowiednią ilość, a nie taką, żeby go było widać, wiecie, z kosmosu, że mamy na sobie róż. Także jest ciekawy. Mamy kremową konsystencję, która zmienia się w tak taki dziwny, silikonowe coś, jak rozsmarowujemy. Tak mi się kojarzy, że to jest taki troszeczkę jak silikon pod palcami, ale suchy. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Aplikacja jest bajecznie prosta palcem. Po prostu bajecznie prosta. Efekt jest totalnie naturalny. I szczerze trochę żałuję, że zamówiłam ten kolor właśnie, bo mogłam postawić na jakiś taki bardziej żywy różowy i on by tak, wiecie, ożywiał mi twarz, a nie sprawiał wrażenia, że mam jakieś takie niezdrowe rumieńce trochę. W sensie on wygląda ładnie, ale no, wolałabym inny kolor. Nie miałam jak tego sprawdzić, nie ma jak tego sprawdzić, więc wzięłam ten, który wydawał mi się ok. Nie do końca mi się podoba. Natomiast tak jak mówię, używanie tego bezproblemowe, totalnie. Tak jakby dla największego laika, nawet dziecko 3-letnie pewnie by było w stanie nałożyć ten róż na policzki. Konsystencja jest bardzo ciekawa. On nie robi żadnych plam, on się no, rozciera wspaniale na podkładzie, czy tam nawet na samej skórze. Także bardzo dobry jakościowo produkt i tak jakby łatwy w użyciu, ale no niestety kolor tutaj nie do końca mi pasuje. I wiecie co? Dla mnie osobiście on ma jeszcze jedną wadę, bo ja jestem przyzwyczajona, że robię makijaż, także nakładam podkład, pudruję i tak dalej, i tak dalej. Wadą, ja wiem, tego, no nie, to nie jest wada tego, to jest nawet śmieszne, powiedziałabym, tak? Jest pewna wada w tym wszystkim może, ponieważ ja o nim zapominam. Totalnie o nim zapominam. Ja nakładam podkład czy krem BB i od razu przechodzę do pudru i patrzę, leży sobie i czeka. Więc nie jest to do końca produkt dla mnie. Po prostu jestem nieprzyzwyczajona do takich kremowych produktów i o nim zapominam. Także użyłam go parę razy i chciałam Wam o nim opowiedzieć na tyle, na ile go użyłam, bo uważam, że jest świetny. Natomiast... jakoś tak nie jesteśmy do końca zgrani, ale i tak jest totalnie sure of approved. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest właśnie ten totalny starość, o którym wspominałam na początku. Ja uwielbiam paletę Anastasii i mam większość tych palet, natomiast paletę Modern Renaissance widziałam tylko na zdjęciach i jakoś nawet jak widziałam ją na zdjęciach, tak na początku powiem, że na początku widziałam ją na zdjęciach przez bardzo długi czas. Jak widziałam ją na zdjęciach, to nawet jak byłam w Sephorze, to do niej nie podchodziłam, bo sobie myślałam, jakaś taka ciepła róża, nieprzyjemna, w ogóle za ciepła fujka i tak dalej, nie będzie mi pasować. Ale któregoś dnia, będąc w Sephorze, w końcu podeszłam do tej palety, słuchajcie. Jakież było moje zdziwienie, jak ta paleta okazała się rewelacyjna, słuchajcie, jeżeli chodzi o kolorystykę dla mnie, a jestem takim raczej chłodnym typem urody. I mimo, że mamy tutaj te ciepłe kolorki, To wszystko jest tak harmonijnie, pięknie zgrane. Makijaże wcale nie wychodzą jakieś ciepłe, jeżeli nie użyjemy tych najcieplejszych kolorów, bo pozostałe cienie, które tutaj są, powiedziałabym, że są takie fajnie neutralne. Makijaże wychodzą piękne. Piękne kolory po prostu makijaże wychodzą tutaj z tej palety. Jakość jest rewelacyjna, jak zawsze zresztą
Anastazji. Także tak, to Wam chciałam pokazać, że jak coś, to zainteresujcie się, bo one często wchodzą na jakieś promki, te palety, tak coś kojarzę i to takie dosyć spore, no bo to jest paleta stara, w sensie dawno wydana, czy nawet można kupić nieużywane z drugiej ręki. I ja tak właśnie kupiłam nieużywaną z drugiej ręki, słuchajcie, paletę. Zapłaciłam za nią 100 chyba, więc warto. Na Vinted była totalnie, wiecie, nietknięta, pędzel nawet był schowany jeszcze w folice. No ktoś kupił, czasami są na święta na przykład takie zestawy, czy tam przy różnych okazjach Black Friday, że macie, wiecie, kilka palet, na przykład 2 czy 3 palety, możecie je kupić tanio. No i widocznie ta komuś nie podeszła, jakiejś dziewczynie, i sobie ją odkupiłam. Rewelacyjna paleta. Mamy tutaj i maty, i błyski. Nie ma tutaj przesady, nie ma tutaj czegoś takiego bardzo nieużytkowego. No może, wiecie, te takie intensywniejsze 4 cienie, które tutaj mamy, ale właśnie, tylko 4 takie intensywne, nie są tak idealnie do, nie wiem, codziennego używania dla mnie. Natomiast cała reszta jest piękna. I mamy tutaj jakieś takie wpadające wugry, ochry, mamy takie troszeczkę zdechnięte różyki, mamy bardzo subtelne błyski, albo takie satyny z błyskami, takie, które nawet jak się patrzy tak na wprost, to się wydają matem, a jak tak spojrzę bokiem, może Wam to mi się uda pokazać, to coś tam pobłyskuje, na przykład ten cień tutaj. Ja byłam przekonana, że to jest mat na początku. No, także rewelacyjna paleta, powiem Wam. Totalny starość, ale... O, jeszcze widzicie, jeszcze mam na lusterku nawet zaklejone. Także tak, starość totalny, ale bardzo, bardzo się cieszę, że ją sobie kupiłam, że dołączyłam ją do mojej paletowej kolekcji Anastazji. No bo rzeczywiście, patrząc tak na nią w realu, mogę stwierdzić, że ta kolorystyka zdecydowanie mi pasuje. Oczywiście ta paleta nie pobija Tune D-Dur Tact 2, bo to jest moja ulubiona paleta zdecydowanie całego tego roku, no ale też jest świetna. Także jak się zastanawiałyście nad tym, nad tym starym wydaniem, starą paletą Anastazji, no to ja Wam powiem, że jest spoko, jest naprawdę spoko. I to była ostatnia rzecz w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że fajnie spędziłyście czas, mam nadzieję, że Wam się podobało. Żegnam się z Wami już z podsumowaniami kosmetycznymi grudnia, no i myślę, że na dniach pojawią się po prostu podsumowania całoroczne. 2. Również będzie i kolorówka, i pielęgnacja. I tam będzie się działo, będzie się dużo działo, bo dużo ciekawych rzeczy właśnie w tym roku się wydarzyło u mnie kosmetycznie, zarówno jeżeli chodzi o makijaż, jak i o pielęgnację. Także już z góry zapraszam Was na tamte filmy, a teraz mówię Wam papa. Teletubisie mówią papa. Nawet mam taki ten bobek jak Teletubisie. No, cześć, do zobaczenia w kolejnym filmie.